Siemaneczko, z tej strony Kasper.pl i witam was znowu w Potwory i Spółka. Jak widzisz, tam są palmy, tam idziemy. Ostatni odcinek było takie echo, nie? Takie się pojawiało, nie wiem czy oglądaliście. Się pojawiało takie echo i ja już znałem powód, ponieważ u mnie w frapcie było nastawione, że nagrywam mikrofon w czasie wciskaniu spacji. A że gdy skakałem, to po prostu takie echo się pojawiało. No i dlatego dzisiaj to usunąłem i normalnie Audacity będę nagrywać znowu. No to co? Lecimy. Sphinx już mamy, to idziemy tu na oazę. Idziemy Mike'iem. Mike Wazowski. Muzyczka naprawdę spoko, jak na każdej arence tak naprawdę. Może trzeba przyznać, że tutaj gra się postarała z muzyczką, bo nie jest to ani jakaś ciulowa muzyka, ani jakaś super ekstra zajebista, przyjemna do gry, do klimatu, więc jest. A ty co? A, wyleciały chipsy. A czy ja potrzebuję chipsów? Nie, chyba nie. Idź, odejdź. No. Jezus! Co to jest? Ja myślę... Nie, od tego odejdę, bo mnie to już zdenerwowało. Dobra, weźmy te chipsy. Tak mówię, co to jest? Ome, co tu jest? Ogólnie już muszę przestać mówić ogólnie. Sorry, że tak trochę przez chwilę niewyraźnie mówiłem, ale po prostu... Wiem sobie... Bobo One. Bubble Tea, Bobo One. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. U mnie w mieście to jest, więc... Dobra, pozbierajmy te... Ten szlam. Kurde, ale... Może ja tutaj wskoczę na razie. Pozbieramy... nie po kolei, że tak powiem. Bo od tyłu... No, łap to! Jest, brawo, Mike! Dobra, już wszystko zebrane, poza jeszcze tym. No, odejdź! Jezu! Gra, mówiłem, że jest przyjemna, ale czasami może naprawdę zdenerwować niczym po prostu FIFA. Weźmy to. Dole był, pamiętam, tu jest moneta. Co tam jest? Dobra, może na razie... Wskazówka. Rozglądaj się używając widoku z oczu pierwszej osoby. Możesz znaleźć... Aha, dobra. To właśnie ja to przecież robiłem, więc... Właśnie ten QIW. Nie ma. Jeszcze mi brakuje trochę, żeby ciebie straszyć. Weźmy tą monetę. Fajnie by było, gdyby można było tam wskoczyć. I co, ja mam tak teraz to. Jezu! No co ja zrobiłem? To jest moneta. Mamy trampolinę. No dobra. Dobra, będziemy musieli tam wskoczyć. Łapaj się, dobra. Dobra, jesteśmy, więc jest okej. No i tak tu jeszcze będę musiał przyjść, żeby tego wys... O, zobaczcie, jak pięknie. Co tu się dzieje? Sorki, ale...
Na chwilę sobie łyknąłem właśnie bubble tea. Ej. Dobra. Tego nie będziemy chyba czerwonego straszyć. O, na razie. Na razie zajmiemy się tymi słabszymi. Ja tak powiem, słabszymi. Dobra. Mamy już na pomarańczowego, a więc to będziemy musieli jeszcze raz tam wrócić. Dobra. Spodek kosmiczny został zniszczony. A jednak nie. W ogóle, pomyślmy, to jest oaza. I tu jest statek kosmiczny, no zastanówmy się. No trochę to sensu nie ma. I to tutaj można wejść. My jesteśmy po drugiej stronie. O, tu fajnie. Tylko to gówiana nam tu łazi. No chodź tu, koksie. Bij się. Dobra. To jest logo naszej firmy. Naszej firmy, w której pracuję. O co tu chodzi? O to ja nie wiem. A tam nie wskoczymy. Nie myśleli jakoś. Opa. Dobra. Jeszcze raz tam musimy iść do góry. Koiwu. No za mocno skoczyłem. Trzeba uważnie i rozważnie skakać. Miałeś już skakać, chopie. Ja się wkurzyć czasami można. Taka prosta gra, a ja sobie nie radzę. Znaczy radzę sobie, ale czasami takie błędy głupie się zrobi. To pójdziemy wystraczyć ciebie. A teraz tak pomyślmy, kogo by przestraszyło, nawet jakieś dziecko, że jakiś zielony ufoludek pokazuje ci tyłek, no. No, dobra. Ale trzeba powiedzieć, że Mike robi z gracją to. To, czyli macha tym tyłkiem, dobra. Sorry, że tak przymulam, ale tu jest. Obyśmy spadli na to, dobra. Jesteśmy na tym. Jezu. Dobra. Już pójdziemy do tego. Tu był ten w piaskownicy, no. O. No. Czekaj, a tu co jest? A, moneta się tu skryła. Znaczy nie mam ochoty, żeby znowu rozwiązywać jedną arenkę bardzo długi czas. Tu nie wiem, co się stanie. Aha, pewnie to co coś podobnego co w ostatnim. Trzeba było zapamiętać, że mam czerwony, żółty. Niebieski. O, i dali nam Urwisa. Chodź tu. O nie, jest, dobra. A, dobra. Chciałem go olać, bo tam chciał skoczyć tam do góry. Jej. A to jest coś w tym stylu, co wtedy. O, i bym spadł. Pomyliły się drogi. Też tu trzy Urwisy odblokujemy, że tak powiem. Niebieski, zielony, żółty. Pomarańczowy. No to raczej chyba trudne nie powinno być. Proste, proste.
No dobra. I on tu zawróci. No proszę. A jak to można prosto wykiwać? Grę. Chyba, że oni tak specjalnie robią. Jest kolejny punkt. Nie. Zielony, niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy. Zielony, niebieski, żółty, dobra. Zielony, niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy. O, mamy czerwonego, akurat nam się. A, tam wracam. Dobra. I spacja. I znowu Wigle. Naprawdę, całkiem nieźle jak na. Dobra, 10 minut tą arenkę przechodziliśmy około. Na chwilę zrobimy przerwę. Dobra, już jestem. Ogólnie myślę, że was dużo nie omija, bo to są filmiki z filmu. Większość z was oglądało ten film, bo to jest po prostu klasyka Disneya. W ogóle po co zbieram ten szlam? O. Chyba każdy, kto musiał chociaż jedną część obejrzeć, jedynkę lub dwójkę. Teraz pewnie ci młodsi oglądali dwójkę, a ci starsi jedynkę. Chociaż niektórym się udało obejrzeć dwie części, takim jak mi. Nie chcę z tobą porozmawiać, bo cię nie lubię. Randa. Dobra, i gramy w grobowcu. Majkiem. Czemu by nie? Oj, tej arenki to dobrze, to ja nie pamiętam. Już tam słyszę. O Jezu, ty. Dobra, a to co to jest? W ogóle się kurzy za nami. Okay, możesz podnieść niektóre przedmioty, wystarczy do nich podejść, nacisnąć F. I co, i po co mam to nosić? Dobra. No na razie to zostawmy może. A, i sobie tu wskoczymy. A tu wskoczymy po monetę. Dobra, nie powiem. Dobra. Mamy już pierwszego Urwisa, który został właśnie wystraszony. Dobra. Ogólnie zmieniłem miniaturkę do filmów. Będę robić takie teraz ze screenshotami. Myślę, że fajnie wyglądają. Że lepiej przynajmniej niż tamte. Bo tamte to były zwykłe, po prostu wzięte z opakowania. Z opakowania i podpisane jedynka, dwójka, trójka i te inne, nie? Po prostu liczba odcinków. Który jest odcinek? No. Tu coś też mamy. A to może zrzucimy na dół. Bo razem z tym polecimy. No, i się. Opa. Właśnie, dobra. No dzisiaj będzie pewnie dłuższy odcinek. A i to tu mamy zanieść, a tu pewnie będziemy dostawać kolejne urwisy. Dobra. My już ciebie podniesiemy, panie. Dobra, to jest to. I co? No dobra. Myślałem, że może na to staniemy, to on to po prostu odłoży. O tak? No, jak nie? Aha. Nie, to nie jest to. No. No, oczywiście moja celność. Jest. No, jak z dupy to wskoczyło tam na miejsce. Tam jest u góry czerwony urwis. A tam mamy życie. Życie, życie jest nowelą. Czy jakoś tak? Nowelą. O.
Piękna piosenka, naprawdę piękna. Większość z was ją słyszało. Ja najczęściej słyszałem, gdy jestem u babci, nie? Bo babcia kiedyś to oglądała. Nie nawet kiedyś, tylko chyba nadal ogląda, nie jestem pewny. Już tak nie chodzę do babci jak kiedyś. Ale co, ja będę się w szczegóły zagłębiać, wy na pewno nie chcecie słuchać o tym, co moja babcia ogląda. Gdyby tak naprawdę wymieniać, co moja babcia ogląda, to by cały odcinek zleciał. Oczywiście bardzo babcię kocham i pozdrawiam. Dobra, to jest księżyc. Opa. Jest. Dobra. Ogólnie ten kurz mnie lekko denerwuje, bo nie daje nam spokoju na razie. Dobra. Nie uważacie, że te schody są takie lekko za płaskie? A Mike teraz wydaje Ronaldinho. O. A nie, to daje nam przejście do dalszej planszy. Tej, szczerze wam powiem. Dobra, nie zbierajcie chipsów, bo na razie życie mamy pełne. A tu znowu spodek kosmiczny. Dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy fioletowy jakiś, nie wiem, jakiś. Co to jest? Za bardzo nie wiem. Dobra, idziemy. Trochę ten poziom mi się kojarzy z takim jednym filmem z Scooby-Doo, który mam chyba nawet na płycie. Chyba. Nie śmiej się ze mnie, co? Miło by wam było, gdyby dziecko się z was śmiało. Dobra, tego nie atakuję, bo nie wiem jak to zniszczyć. Ja cię ominę. Bo najpierw przejdę tu. Dobra. Opa. Opa. O. Kurde, no ja nie wierzę. No czemu ty tam... Dobra. No i tak będziemy przechodzić. Ale co? I co? I mamy tutaj wskoczyć? O, i teraz tak iść, tak? Dobra. What the fuck, no... Co tu trzeba robić? Wskocz tam! Mike! Jest. Okej. Teraz tu przejdziemy i tu wskoczymy, chyba. O, dobrze, że się złapałeś. Idź, idź. Teraz lepiej nie spaść, bo tu mamy tego. Klocka, nie wiem jak to nazwać. Czekaj, tu na dole jest moneta, dobra. Teraz bierzemy to, ale tylko zejdź z tego. Dobra. Mamy to i możemy spadać tam na sam dół. Jeps. O, nawet zabiliśmy to coś, nie wiem co to było. Czy już chyba wiemy jak to się rozwala? No hopy. No ty przestań robić Ronaldinho czy Ronaldo czy nie wiem co. No dobra, tu się chyba jakiś... Dobra. Straszmy. Strasz. Dobra. Nie uważacie, żeby było fajnie, gdyby jeszcze kolejna część wyszła, potwory i spółka? Chociaż teraz o czym by oni robili film, nie? W sumie. Ja pamiętam jak powstała gra z I nie ma mocnych, druga część, tam podziemne starcie i my mieliśmy taką nadzieję tu z bratem, że w ogóle mieliśmy
Ogólnie nie mów ogólnie. Dobra, mieliśmy taką nadzieję, że wyjdzie. Chyba do tej wody nie można wskoczyć. Jezu! Opa! Dobra, jesteśmy. Tu jakiś ogień nam wyskoczył. Przejdę tu, żeby wystraszyć tego. Nie mogę! Ja jego, jak ja będę tak umierać bezsensownie, to ja po prostu nie wiem. No wiesz, tam złap się tego! Nie. Chciałem właśnie wrócić po chipsy, a tu mnie nagle to gówno zabiło. Jezus, jak mnie ta gra już irytuje. Nie, to nie tu. Że nie irytuje, bardzo lubię tą gierkę, tylko to już jest wkurzające. Czekajcie, bo ja chcę. O! I teraz cię rozwalę. Jest! Dobra, już wiem, jak to rozwalać. Jest okej. No super. Nagle mi się raz udało wskoczyć, a wy mi tu ogniem jakimś napierdzielacie. Jezu! Dobra. Trochę już zagadek się robi, coraz trudniejsza ta gra, wam powiem. Co ty zrobiłeś? Chcecie walnąć właśnie. Dobra. No. Nie wyskoczył urwisk, który udaje mumię. Very good, very. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. Nie, nieźle, tylko bardzo dobrze. A, ja już sam dojdę do wyjścia. Ja się z wami wtedy pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek ogólnie. Nie mów ogólnie. Wam się spodobał. Więc dajcie mi łapkę, suba i w ogóle aleluja i do przodu. Dzięki za oglądanie, cześć.